Witam serdecznie, szanowne miłośniczki i miłośników mądrości. Na imię mam Damian, a w tym odcinku opowiem o Anaksymandrze, uczniu Talesa, pierwszego filozofa. Zapraszam. Anaksymander był nie tylko filozofem, był także geografem i astronomem. Podejrzewa się, że był autorem pierwszego w historii ludzkości dzieła filozoficznego pod tytułem O naturze lub o przyrodzie. Znajdowało się ono w bibliotece liceum w Atenach za życia Arystotelesa. Był również pierwszym filozofem sugerującym, że powierzchnia Ziemi jest zakrzywiona i może ona pływać w przestrzeni. Podobno dzięki swojej przyrodniczej wiedzy ocalił kiedyś życie wielu Spartanom, ostrzegając ich przed trzęsieniem ziemi i nakłaniając ich do spania pod gołym niebem. Podobnie jak Tales, Anaksymander był zafascynowany Arche, czyli podstawą rzeczywistości, praprzyczyną. Dla Talesa była ona wodą. Zaś Anaksymander twierdził, że podstawową zasadę rzeczywistości stanowi apeiron, czyli bezkres. Tezę tę oparł na takim rozumowaniu, że świat nie mógł powstać z czegoś nam znanego. Jeśli na przykład powstałby z wody, to co stworzyło wodę? Poza tym, wszystko w tym świecie się zmienia, ginie, rodzi się, czyli nie jest pierwotne. Woda zmienia się w parę i tak dalej. Mało tego, nie ma w świecie substancji, którą można by nazwać archę. Filozof zastanawiał się, jaka powinna być pierwotna substancja. Wyszło mu, że musi być nieskończona, ponieważ może z niej powstać nieskończona rozmaitość rzeczy. Teraz mały cytat, który wyjaśni, dlaczego apeiron jest nieskończony. Wszystko jest albo zasadą, albo pochodzi od zasady. Jednocześnie nie istnieje zasada nieskończoności, bo nieskończoność jest niedeterminowalna. A zasada determinuje to, czego jest zasadą. Jeżeli nieskończoność nie ma zasady, to z konieczności sama musi tę zasadę stanowić. Poza tym nie może być podobna do czegokolwiek innego. Nie może być tworzywem stałym, ciekłym, lotnym, ciepłym, zimnym. Musi być odmienna od tego, co istnieje na świecie i co znamy. Wyobraźmy sobie wielki garnek. Zawiera wszystko, co istnieje. A teraz ugotujmy sobie w nim zupę. Będzie się ona składać z nieskończenie wielu składników, ale wrzućmy chociaż kilka. Zacznijmy od ciepła. Garnek po brzegi został wypełniony ciepłem. Teraz dorzućmy zimna. Co się stało w garku? Nastąpił konflikt, walka przeciwieństw. Jednak nie przejmujmy się tym. Dorzućmy kolejne niezbędne składniki. Suchość, wilgotność, światło, ciemność i tak dalej. Teraz odpalmy mikser i wymieszajmy dokładnie wszystkie składniki. To, co z tej jednolitej masy się wyłoniło, jest bezkształtnym bezkresem, apeironem, Arche Anaksymandra. Nasz świat powstał, ponieważ w garku doszło do oddzielenia zalążka ciepła i zimna, co doprowadziło do powstania ognistej kuli, której powierzchnia była podobna do kory drzewa. Następnie ognista kula pękła i rozpadła się na mniejsze kawałki, które przekształciły się w Słońce, Księżyc i Gwiazdy. Co więcej, uważał, że życie na Ziemi powstało wskutek oddziaływania promieni słonecznych na wilgotną materię. Pewnie wywnioskował to z obserwacji roślin lub grzyba w swojej piwnicy. Ludzie według niego również powstali w bardzo interesujący sposób. Bo z ryb, które poczęły się z nagrzanej ziemi i wody, a w nich, jako płody aż do dojrzałości, rozwijali się ludzie, następnie rozpruwali je od środka i wychodzili na zewnątrz jako kobiety i mężczyźni. Jeśli spodobał Ci się ten film i w przyszłości chciałbyś zobaczyć takich więcej, to lajkuj, komentuj i udostępniaj film oraz subskrybuj kanał. Prawdziwych miłośników mądrości zapraszam do grupy Szanowni Miłośnicy Mądrości, gdzie dowiesz się więcej o sobie i o filozofii.